Różni badacze i publicyści mają problem z opisem sytuacji w Polsce, w Ameryce. Padają różne słowa, w tym słowo faszyzm, według niektórych właściwe, uzasadnione, według innych jak najbardziej na wyrost. Więc czy to słowo jest na miejscu? O tym chciałem dzisiaj rozmawiać z moim gościem, profesor Jason Stanley, problemowi faszyzmu, poświęcił kilka książek i o tym dzisiaj chciałem z nim porozmawiać. Profesor Stanley. Profesorze Stanley, dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że pan je przyjął. Czym charakteryzuje się państwo faszystowskie? Ja nie zajmuję się państwami ani ustrojami faszystowskimi. W Stanach Zjednoczonych skupiamy się raczej na faszystowskich ruchach społeczno-politycznych. Interesują mnie głównie te okresy w historii demokracji, w których przedstawiciele faszystowskich ruchów społeczno-politycznych próbują zdobyć władzę oraz osłabić lub położyć kres demokracji. To pewnego rodzaju kontinuum. Faszystowskim ruchom społeczno-politycznym i partiom politycznym o strukturze faszystowskiej daleko jest do w pełni faszystowskiego ustroju. Po drodze jest wiele różnych etapów. Nie spodziewajmy się, że taka sytuacja koniecznie musi doprowadzić do ludobójstwa. To tylko jeden z wyjątkowo negatywnych skutków z przeszłości. Obecnie w różnych miejscach na świecie, w tym w Polsce, przedstawiciele skrajnie prawicowych, niemal faszystowskich lub już faszystowskich ruchów społeczno-politycznych dochodzą do władzy i powoli, a czasem szybko, osłabiają instytucje demokratyczne oraz praworządność. Obsadzając stanowiska osobami wiernymi i lojalnymi wobec partii i przywódcy social and political movements uh, moving into power and slowly eroding or rapidly eroding uh, democratic institutions, the rule of law, and replacing them by fealty or loyalty. To that party and But is it possible to... Czy może być tak, że państwo nie jest faszystowskie, chociaż u władzy są faszyści, którzy mają faszystowską mentalność, faszystowskie zwyczaje i stosują faszystowskie metody? Moim zdaniem za bardzo skupiamy się na tym, czym jest państwo faszystowskie. W głowie mamy pewien model, który jest bardzo mylący. Niemcy w roku 1942 to mylący model. Niemcy wyglądały inaczej w 1943, 1944, 1945 czy 1946 roku. Aparat państwowy może zostać przejęty przez faszystów, ale niekoniecznie musi to prowadzić do ludobójstwa i masowego łamania praw człowieka. Za bardzo skupiamy się na określonym modelu państwa faszystowskiego, zamiast na powolnym niszczeniu demokracji, gdy państwo przestaje być demokratyczne, a jego przywódcy stosują metody faszystowskie. Nie trzeba określać ich jako faszystów danego rodzaju, chociaż stosują faszystowskie metody, tworzą kulturę faszystowską i osłabiają demokrację. How would you describe... jak opisałby pan źródło faszyzmu? Czy jest nim strach pewnych osób w społeczeństwie przed tym, że zostaną zastąpieni przez innych, czyli mniejszości homoseksualistów, liberałów, intelektualistów, them meaning minorities, homosexuals, liberals, intellectuals, whoever liberals? Właśnie tak. Jeśli chodzi o ideologię faszystowską, w przeciwieństwie do ideologii demokratycznej opartej na liberalizmie, tolerancji wobec innych oraz równości, ideologia i kultura faszystowska występują wtedy, gdy pewna dominująca grupa osób poczuje zagrożenie ze strony liberalizmu faszystowski przywódca stwierdza nagle że społeczeństwu ogromnie zagrażają liberałowie, feministki, homoseksualiści, komuniści, czasami nawet nieistniejący. In the United States it would be, czyli w Ameryce to biali ludzie boją się że zostaną zastąpieni. Właśnie tak. A w Polsce prawicowi konserwatywni katolicy, konserwaty roman catholics Zgadza się. Z tego co rozumiem, w Polsce istnieje tak zwana Stara prawica. Ona niekoniecznie musi być faszystowska. Po prostu, gdy liderem tej starej prawicy zostaje osoba, która twierdzi, że demokracja jest wrogiem i tylko oni mogą zagwarantować przetrwanie narodowych tradycji, wówczas mówimy o starej prawicy stosującej faszystowskie metody w celu obalenia demokracji. Przypomina to Hiszpanię za czasów Franco i wydarzenia w Portugalii. Happened in Portugal. Ja, ale jak to jest? Jak odróżnić konserwatystów, którym zależy na wartościach rodzinnych, którzy sprzeciwiają się imigracji i uważają, że chrześcijaństwo odgrywa w społeczeństwie ważną rolę od faszystów? W którym momencie nacjonalistów i prawica stają się faszystami? W jakich momencie so, z nacjonalistów i prawica stają się faszystami? W jakich momencie z right. nacjonalistów i prawica stają się faszystami? W jakichś momencie z nacjonalistów i to Nacjonaliści i prawica nadal powinni uczestniczyć w społeczeństwie demokratycznym, uznawać osoby, które nie są chrześcijanami, np. ateistów, żydów, muzułmanów, hindusów i wyznawców innych religii, oraz praktykować demokrację. Mogą bronić swoich interesów, ale jednocześnie muszą akceptować innych i nie uznawać ich za zagrożenie. Każdy powinien żyć swoim życiem tak, jak chce. Ale trzeba współpracować z innymi, stojąc jednocześnie na straży demokracji, sądów i mediów, ze świadomością, że sobie nawzajem nie zagrażamy. To podstawowa kwestia. Z kolei faszyzm jest wtedy, gdy Stara Prawica i konserwatyści społeczni stwierdzają, że liberałowie lub komuniści stanowią ogromne zagrożenie, robią dzieciom pranie mózgu, chłopców zamieniają w dziewczynki i otwierają granice dla imigrantów.

Bo to oni mówią, że to nie jest to, co mam przyjaciół w Ameryce, których zawsze uważałem za liberałów. A tymczasem od jakichś 10 lat osoby te twierdzą, że ta cała poprawność polityczna i tak zwana walk culture po prostu zaszły za daleko i że muszą się jej sprzeciwić. Byłem w szoku, gdy dowiedziałem się, że popierają Trumpa. popierają Donald Trumpa. Stąd też moje pytanie, czy nie jest przypadkiem tak, że to siły lewicowe i liberalne pchają dużą część społeczeństwa w ramiona faszystów? big chunk of society mnie prawicowcy nie pchają w kierunku komunizmu, dlatego taka teoria ani trochę mnie nie przekonuje. Prawica i Donald Trump nie sprawiają, że zwrócę się w kierunku dziedzictwa Fidela Castro. Takie rozumowanie do mnie nie przemawia. Ale zgadzam się, że członkowie pewnych dominujących grup, a dokładniej osoby białe i mężczyźni, mogą czuć się zagrożeni, niezależnie od swojego stosunku do liberalizmu. Nie muszę chyba wspominać, że Stany mają długą historię subordynacji rasowej i białej supremacji. Niestety to nadal jest żywe. Ludzie są przyzwyczajeni do określonych hierarchii. Dlatego niektóre białe osoby czują rozgoryczenie, gdy osoba czarnoskóra wygrywa nagrodę Pulitzer, and a white person sees a black american winning a pulitzer prize or a macarthur genius award or getting a job they become resentful and this is this is a dialectic we're familiar with it in india when we see the rise of Taka sytuacja występuje też przykładowo w Indiach, gdzie tego rodzaju rozgoryczenie występuje w przypadku osób pochodzących z różnych kast i wyznających różne religie. Ta struktura rozgoryczenia istnieje. To prawda, że ze wszystkim można przesadzić, ale pamiętajmy, że wojnę przeciwko poprawności politycznej w USA rozpoczęli Republikanie na początku lat 90. Wszystkie strategie, które teraz są stosowane, to powtórka. Teraz ktoś robi i mówi dokładnie to samo, ale używając innych słów. Więc zastanówmy się, czy to nie jest po prostu pewna zakorzeniona narracja. Nie wydaje mi się, aby moi studenci byli jakoś szczególnie lewicowi, albo żeby próbowali pilnować, co mówię. W USA to raczej potężne prawicowe media, na czele z Takerem, Carlsonem i Fox News, atakują lewicowych profesorów, intelektualistów i osoby ze świata mediów. Tak to u nas wygląda. Na samej górze jest Fox News. A niżej mnóstwo innych mediów, na przykład Campus Reform czy Turning Point USA. Turning Point USA to duża prawicowa organizacja, która dąży do tego, aby zwalniano profesorów za ich lewicowe poglądy. Mają nawet listę niebezpiecznych profesorów, których obserwują. Turning USA, now a large right-wing organization, jest to getting professors fired for their left-wing views. uh They have a professor watch list where they put dangerous professors. Are you on the list? Jesteś pan na tej liście? O dziwo, na nią nie trafiłem, ale oczywiście moje nazwisko pojawiło się w wielu artykułach w Campus Reform i innych prawicowych mediach. Gdy razem z Timotim Snyderem postanowiliśmy poprowadzić w tym semestrze zajęcia na temat masowych aresztowań w Stanach i Związku Radzieckim, pisano o nas w mediach prawicowych. O co panów oskarżono? Że mamy czelność porównywać amerykański system masowych aresztowań do systemu radzieckiego. Muszę w związku z tym zapytać, czy nie boi się pan używać przymiotnika faszystowski? Gdy ktoś pod jakimkolwiek względem ośmieli się porównać obecną sytuację w Polsce do tego, co działo się w Niemczech Hitlera, to od razu jest oskarżany o stosowanie argumentu ad Hitleru, który uważany jest za haniebny i kompromitujący pod względem intelektualnym i moralnym. Jeśli nazwiemy rządy prawa i sprawiedliwości faszystowskimi, to usłyszymy, że zwariowaliśmy, skoro porównujemy ich do Mussoliniego czy Franco poczują się autentycznie urażeni. Mussolini it's crazy. would feel offended, would be i słusznie, ale jednocześnie powinni też zastanowić się nad tym, jakie stosują metody. Czy przypadkiem nie atakują tego, co stanowi podstawę demokracji? Czy nie rozbudzają w ludziach strachu przed imigrantami, społecznością LGBT, gejami, lesbijkami i innymi nieistniejącymi zagrożeniami? Czy spreading fear przed nieistniejącymi zagrożeniami? profesor wtedy powiedzieliby, że oczywiście nie mają nic przeciwko homoseksualistom, że tylko bronią swojego sposobu życia i swojej tradycji. Co idzie w parze z tym, o czym pan pisze w książce, że oni próbują zamaskować swoje podłe działania znanymi i powszechnie akceptowanymi ideami. Nasty goals with, with uh, old-fashioned and widely accepted ideas. Right, exactly. So... Вообще не так. Biali nacjonaliści i ruchy homofobiczne stosują pewne narracje, aby pokazać, że wcale nie są agresywni. Mówią, że po prostu chcą żyć samodzielnie jako odrębny naród, ale przecież nie da się usunąć kogoś ze społeczeństwa w sposób nieagresywny. Nie da się w sposób nieagresywny żyć niezależnie od określonej grupy osób, która w danym kraju się znajduje. Jest to możliwe tylko w drodze agresji, poprzez odebranie danej grupie możliwości działania. Jeśli ktoś twierdzi, że pewne grupy Grupy powinny żyć w odosobnieniu. Oznacza to agresywne uszczelnienie granic i agresywne usunięcie ze społeczeństwa osób, które nie pasują do określonego modelu. Właśnie taka struktura ostatnio jest powszechna. Candace Owens, czyli jedna z liderek Turning Point USA, powiedziała, że Hitler byłby w porządku, gdyby skupił się tylko na wewnętrznym umacnianiu Niemiec. Uh, uh, Turning Points USA leader in the United States said Hitler would have been fine if he had just concentrated on making Germany great again. W wielu krajach występuje teraz ultranacjonalizm, ruchy anty-LGBT i radykalnie patriarchalne poglądy. Naziści uważają, że aborcja to morderstwo. Zgadzali się na aborcję tylko w przypadku osób, których nie uważali za ludzi np. Żydów. Stosowane przez nich kary za aborcję były jednymi z najsurowszych w historii najnowszej. Taka struktura polegająca na ograniczeniu praw kobiet i różnego rodzaju wolności, wolności seksualnej, wolności decydowania o swoim ciele, powinna nas niepokoić. Są to działania niedemokratyczne, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym społeczeństwie liberalnym. This anti freedom structure is something that we have to be careful of. It's, it's anti democratic We can't have it in a liberal democratic society. Um, and, uh, and these are these are now, now when we talk about is it fascism or is it authoritarian far-right catholicism you know Możemy rozważać, czy jest to faszyzm, czy może autorytarny, skrajnie prawicowy katolicyzm. W pewnym sensie to dzielenie włosa na czworo. Można dyskutować, czy Franco był faszystą, czy po prostu próbuje się go wpasować w tę ideologię. Ale w demokratycznej, liberalnej Europie nie powinno być miejsca na takie autorytarne, skrajnie prawicowe i antydemokratyczne ruchy. W przeciwieństwie do nazistów nie doprowadzą one do ludobójstwa. Ja pochodzę z kraju, który ma długą historię ruchów faszystowskich, takich jak Ku Klux Klan, który był pierwszą funkcjonalnie faszystowską organizacją. Ja bardzo często powtarzam, że faszyzm to zjawisko rodzime. Oczywiście, w Polsce i na Węgrzech istnieją ruchy ultranacjonalistyczne i chrześcijańsko-nacjonalistyczne, które popierają autokratyczne partie polityczne. Występują różne taktyki faszystowskie i znaczne osłabienie demokracji. Jeśli za bardzo skupimy się na tym, czy dany ustrój jest już faszystowski, przegapimy ten kluczowy moment transformacji, w którym demokracja przeradza się w faszyzm. Rządy wielu krajów balansują na tej cienkiej granicy. Uh, you know, uh, if we focus on what's a is it a fascist regime? Uh, we we're kind of our mind is taken, our eyes are taken away from the transition, <laughs> the moments between democracy and a fascist regime. And I think a lot of governments are facing, are teetering on that. Zaskoczyło Pana to, co stało się w USA 5 lat temu? Skrajnie prawicowi politycy, tacy jak David Duke, istnieli od wielu lat, ale stanowili margines. Zaskoczyło Pana, że margines nagle wszedł do mainstreamu? Ani trochę. Zarówno w USA, jak i w Polsce i na Węgrzech obowiązuje niepisana umowa, aby nie przekraczać pewnych granic. Donald Trump taką granicę przekroczył. Trudno przewidzieć, kiedy politycy przekroczą te granice i zaczną jawnie wypowiadać się w sposób homofobiczny oraz wprost snuć teorie spiskowe. Mój pierwszy tekst w New York Timesie, który ukazał się jakieś 10 lat temu, był na temat tak zwanego biteryzmu, czyli teorii spiskowej, zgodnie z którą Obama rzekomo urodził się w Kenii. Taką teorię spiskową rozpowszechniał Donald Trump. Gdy politycy wprost zaczynają szerzyć różne teorie spiskowe, tak jak ma to miejsce w Polsce w przypadku katastrofy smoleńskiej, oznacza to przekroczenie pewnej granicy rzeczywistości i jedyne co zaczyna się liczyć, to lojalność. U nas te granice przekroczono już dawno. W Teksasie mówiono o nieistniejącym zagrożeniu, jakim miało być wprowadzenie prawa szariatu. Taka polityka oparta na historycznych teoriach spiskowych rozgościła się na dobre w partii republikańskiej, w której po prostu brakowało tylko Donalda Trumpa, który poprowadził ją ku zwycięstwu. To zjawisko ma bardzo długą historię, tak samo w Polsce. Stany mają na koncie wielkie demokratyczne sukcesy, ale też ogromne porażki, bo walczymy z wewnętrznymi antydemokratycznymi ruchami, które uważają się za prawdziwych Amerykanów. Uh, to lead it to victory, and it comes in, as you say, a very long history. Uh, indeed, a, a history that, you know, is our as with Poland. Um, the United States has great victories of democracy, and then great failures because you're fighting. An inside anti-democratic movement that regards itself as the real America. You mentioned Smolensk. It looks like these conspiracy theorist wspomniał pan Smolensk wygląda na to, że takie teorie spiskowe coraz lepiej zakorzeniają się także w Ameryce. Przykładowo teoria skradzionych wyborów, która niestety obecnie ma się jeszcze lepiej niż rok temu i więcej Amerykanów w nią wierzy. Unfortunately, than a year ago exactly. To prawda. Dlaczego ludzie wierzą w ten absurd? Well. Chodzi tutaj o poczucie tożsamości. Dzieje się tak w przypadku głębokich podziałów politycznych. Jeśli twoja drużyna twierdzi, że tak naprawdę to Trump wygrał wybory, ty też w to wierzysz. Zacznijmy od samej góry. Ted Cruz, George Hawley, czy amerykańscy senatorowie Tom Cotton, J.D. Vance to osoby, które studiowały na Uniwersytecie Princeton, na Harvardzie i Yale, czyli trzech najlepszych uniwersytetach w USA. Hawley, Ukończył prawo na Yale, Cruz prawo na Harvardzie. Oni wiedzą, że wyborów nikt nie ukradł, a jednocześnie głoszą taką teorię. Why? Dlaczego? Bo to działa? Because it works? Tak, to działa. Ci ludzie tak naprawdę w to nie wierzą. Chodzi raczej o to, aby pokazać swoją przynależność. Gdy w 2016 roku pojawiła się teoria spiskowa Pizzagate, według której w piwnicy pewnej pizzerii przetrzymywano dzieci jako niewolników na potrzeby kongresmenów partii demokratycznej, ktoś nawet poszedł tam z bronią, aby uwolnić te dzieci. Witryny szerzące tę te teorię spiskową od razu to potępiły, czyli tak naprawdę nie powinniśmy w te teorię wierzyć. In other words, you're not supposed to actually believe them or act on them like that. Um To działa na takiej zasadzie, że pewna grupa osób rozpowszechnia daną teorię spiskową. Liderzy Partii Republikańskiej otwarcie mówią, że nigdy nie będą w stanie wygrać z Partią Demokratyczną w wyborach krajowych, dlatego pozostaje im zmienić system wyborczy, wprowadzając prawa, które pozwolą im ukraść wybory, gdy przegrają. If they lose. If and when they lose. W swojej książce cytuje pan Mussoliniego: Stworzyliśmy własny mit, ale nie oznacza to, że tak wygląda rzeczywistość. Tak samo jest w przypadku teorii spiskowych. Właśnie tak. Tak mówi Twoja drużyna, więc tak musi być. Strategia faszystowska polega na tym, aby wzbudzać strach i panikę. Nasze tradycje są zagrożone, a liberałowie nie tylko twierdzą, że homoseksualizm jest ok, ale w dodatku chcą, aby wasze dzieci były homo. Na tym właśnie polegają teorie spiskowe, na wzbudzaniu strachu. A osoby, które taki strach poczują, uwierzą, że skradziono im wybory. You mentioned three countries. Wspomniał Pan trzy kraje, z jednej strony Ameryka, a z drugiej Węgry i Polska. Różne tradycje, historie i konteksty, a do tego duża odległość, a mimo to takie teorie działają po obu stronach Atlantyku. Dlaczego? How come? Świetne pytanie. Właśnie dlatego również filozofowie, a nie tylko historycy zajmują się faszyzmem. Filozofowie tacy jak Hannah Arendt, Theodor Adorno, Dubois, Angela Davis zawsze mówili o faszyzmie. To struktura o charakterze uniwersalnym. Pewne aspekty faszyzmu są uniwersalne i to nimi zajmuje się filozofia. Faszyzm idzie w parze z nacjonalizmem, a nacjonalizm to nowe zjawisko z XIX wieku. Faszyści uważają siebie za prawdziwy naród, a liberałów i imigrantów za wrogów ojczyzny i komunistów. To struktura polegająca na wzbudzaniu strachu w celu przejęcia władzy, na tworzeniu wewnętrznego wroga, na powtarzaniu, że wśród narodu jest wróg, który chce ten naród zniszczyć i tylko władza może ludzi ochronić. Taka strategia została opisana w księdze ósmej państwa Platona, która dotyczy upadku demokracji. Platon twierdzi, że demokracja upada, gdy pojawia się tyran, który stwierdza istnienie wewnętrznego wroga. Przed którym tylko on może ludzi ochronić, dlatego powinien przejąć władzę. Tę strategię analizują filozofowie polityczni tacy jak ja od ponad 2000 lat. Strategia ta ma teraz określoną strukturę, jaką jest faszyzm. Nacisk kładziony jest na naród, a jako wrogów wskazuje się komunistów, którzy temu narodowi zagrażają. Takiej struktury nie było 300 lat temu, ale niektóre jej elementy są uniwersalne. To zjawisko występuje nie tylko po obu stronach Atlantyku. Kraj, w którym demokracja wyraźnie zmierza w kierunku faszyzmu, to Indie. W przypadku Indii wystarczy spojrzeć na partię rządzącą BJP, wywodzącą się ze skrajnie prawicowej organizacji RSS, która wprost wzorowała się na Mussolini i nazistach. And in the case of India, you can look at the party BJP that rules, and they come from RSS, the far-right Hindu organization that explicitly modeled itself after Mussolini and the Nazis. When you look at Mr. Gdy popatrzymy na Trumpa i Kaczyńskiego, może nam się wydawać, że pochodzą oni z dwóch różnych światów, a jednak używają tego samego języka i tej samej taktyki.

Uh, so this is right, and there's a, there's a lot. I mean, look at, I mean. Obecnie nie mamy do czynienia z takimi potworami jak Mussolini i Hitler. Oni też się od siebie bardzo różnili. Jeden z nich był dziecinny, nie miał kochanek, a drugi był kobieciarzem. Byli bardzo różni, dlatego potrzebujemy różnych teorii przywództwa, ale obaj stali na czele faszystowskich ruchów. Zgadzam się z panem, w wielu krajach jest obecna struktura, która pozwala istnieć ruchom faszystowskim. Taka struktura jest obecna, ale różni się w zależności od kraju. W USA partia republikańska stosowała teorie spiskowe i wzbudzała strach przed imigrantami i muzułmanami na długo przed Trumpem. Trump z tego skorzystał. Ta struktura tylko czeka, aż pojawi się silna postać, która zacznie odgrywać twardego przywódcę. Taki przywódca może być równie dobrze łagodnym ascetą, a jednocześnie stać na czele takiego ruchu. Pomimo, że Trump nie rządzi już w Stanach, pozostały nam te same zmartwienia. Ta struktura nadal istnieje, a Trump, tak jak już wspominałem, przekroczył pewną granicę, tak jak Orban na Węgrzech. A skoro Trump tę granicę przekroczył, to Ted Cruz i DeSantis wiedzą już, że oni też mogą ją przekroczyć. Wystarczy, że przejmą tę gotową strukturę. I to chodzi o strukturę. Jak Orban zjadł się w Hungarii. Trump zjadł się. Now Ted Cruz i DeSantis, to wiedzą, że oni też mogą tę granicę przekroczyć. I to znaczy, że jest struktura gotowa do przekroczenia. Um, um, Nie powinniśmy skupiać się za bardzo na kwestii ustroju i zastanawiać się, czy kraj lub przywódca stał się już w pełni faszystowski. Jeśli martwi nas erozja i całkowita śmierć demokracji, powinniśmy przyjrzeć się stosowanym taktykom, czy przejmowane są sądy, czy atakowane są media. Czy atakowane są one przez te przejęte sądy, albo czy atakowani są intelektualiści? Podczas naszej rozmowy i swojej książce opisał Pan różne cechy faszyzmu. Wspomniał Pan o mitologizacji przeszłości, patriarchalizmie. W stosunku do intelektualistów, do osób o poglądach lewicowych i mniejszości. Co Pana zdaniem jest najważniejszą cechą faszyzmu? Gdzie postawiłby Pan granice? W którym momencie można stwierdzić, że to już faszyzm i powinniśmy się mieć na baczności? Tak naprawdę to są dwa osobne pytania. Zacznijmy może od tego drugiego. Gdy zauważymy, że konserwatyści społeczni zaczynają popierać antydemokratycznych liderów, którzy przyciągają ich do siebie, twierdząc, że problemem jest demokracja i to oni muszą rządzić za wszelką cenę, że problemem jest wolność prasy, brak kontroli nad wszystkimi instytucjami, wtedy powinniśmy się martwić. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, co jest podstawą ideologii faszystowskiej? Zawsze zastanawiam się, czy jest nią kłamstwo, czy może rasizm i homofobia, ale tak naprawdę to dwie strony tej samej monety. Pogląd, że nasza tradycja i nasz sposób życia są lepsze od tego, jak żyją inni, jest kłamstwem. To jedna wielka teoria spiskowa, która stanowi podstawę faszyzmu. Z jednej strony mamy niepohamowane kłamstwa, które zaczynają dominować w systemie politycznym, a z drugiej charakter tych kłamstw. Po tym można rozpoznać faszyzm. Your face. And would you say that, that jest, czy Pana zdaniem faszyzm jest nieozerwalnie związany z rasizmem i antysemityzmem? Nie, Żydzi też mogą być faszystami, co widać bardzo wyraźnie w Izraelu. Skrajna prawica w Izraelu jest faszystowska tak samo jak skrajna prawica we wszystkich innych krajach. Inny przykład to Eric Zemmour we Francji. Żydzi również mogą być faszystami i myśleć w kategoriach etnonacjonalizmu. Model faszyzmu, na którym ja się skupiam, wymaga wewnętrznego wroga. Taki wróg może zostać stworzony na różne sposoby. W Indiach tym wewnętrznym wrogiem oczywiście nie są Żydzi ani osoby czarnoskóre, tylko muzułmanie. W Polsce, ponieważ nie macie zbyt wielu imigrantów, wewnętrznym wrogiem są homoseksualiści. Um, in Poland, because there frankly aren't, aren't really that many immigrants, your internal enemy are, are, are homosexuals. Uh, Naszej władzy, are enough for our regime. Racja. Wystarczy sam strach przed imigrantami. Faszyzm to nie do końca spójna ideologia, która opiera się na czystości. Jej podstawą są czystość i kontrola. Stąd też pogląd, że istnieją pewne nieczyste elementy. Nie muszą to być Żydzi. To może być dowolna grupa, która narusza to nieskazitelne poczucie tożsamości w tym narodowe tradycje, często też rasę. Potrzebny jest taki wewnętrzny wróg

It can be various Why does faszyzm... Dlaczego faszyzm nie lubi intelektualistów? Pan nawet stwierdził, że faszyzm wywyższa irracjonalne ponad racjonalne. Dlaczego? Zgodnie z definicją, ideologia faszystowska bazuje na woli narodu oraz przywódcy, który postępuje w sposób odważny. Zwykle jest nim mężczyzna. Rozwaga, przezorność lub przyznanie komuś racji to oznaka słabości. Jeśli przywódca zacznie rozważać pewne kwestie, jego sposób rozumowania przestanie się bronić. Tego rodzaju struktura, mimo że faszyzm nie jest ideologią teistyczną, nawiązuje do religii. W niektóre sprawy trzeba po prostu wierzyć. Potrzebna jest wiara w naród i przywódcę. So, so, czyli przekaz jest następujący. Nie musicie tego rozumieć, naprawdę nie. Wystarczy, że będziecie nam wierzyć i czuć. It's fine, it's okay. You have to believe, you have to feel. Właśnie tak. Najważniejsza jest wiara i odczuwanie strachu. To od zawsze było kluczową cechą faszyzmu. Ale przede wszystkim intelektualiści zwykle kwestionują ideologię faszystowską. Ideologia faszystowska opiera się na mitach, na micie narodu, w który intelektualiści nie wierzą i który podważają, ponieważ skupiają się na prawdzie i na rzeczywistej historii. Dlatego stanowią zagrożenie dla faszystowskiego mitu o narodzie. History of the nation, both good and bad, are going to undermine. So, they're a threat to the fascist myth of the nation. I found very interesting your remark. Jest w pana książce ciekawe stwierdzenie, że faszyzm nie lubi nawet zbyt bogatego słownictwa. Wszelkie subtelności i subtelne różnice językowe stanowią pewnego rodzaju zagrożenie dla faszyzmu. Right, so you get. Wszyscy identyfikujemy się za pomocą tego, w jaki sposób mówimy. Każdy z nas wysławia się w określony sposób, używa pewnych słów, które pokazują, że pochodzimy z Warszawy, Gdańska czy Nowego Jorku. Faszyści korzystają z jednolitego słownictwa i sloganów, za pomocą których mogą się identyfikować. Dzięki temu zwolennicy faszyzmu mogą się jednoczyć. Żarliwe emocje i poczucie jedności mają mobilizować ludzi do działania, a nie do przemyśleń. Wspomniał pan, że liberalna demokracja jest nie niemal wszędzie. A przecież miała zwyciężyć, być z nami do końca świata. Przynajmniej przez chwilę o tym marzyliśmy. Da się ten proces odwrócić? Oczywiście, że tak. Właśnie dlatego Stany Zjednoczone są dla mnie taką inspiracją. W USA ruch białych neofaszystowskich nacjonalistów toczy nieustającą walkę z ruchem robotniczym, który walczy o równość z kobietami, które bronią swoich praw. I oczywiście z Ruchem Praw Obywatelskich. Ruch Praw Obywatelskich narodził się w Alabamie i Mississippi, czyli w Stanach, w których bardzo niebezpiecznie było walczyć o prawa wyborcze dla osób czarnoskórych, a jednak się udało. To są bardzo niebezpieczne miejsca, i to było So we, czy to znaczy, że my, czyli liberalni demokraci, na szczęście nie jesteśmy zupełnie bezsilni? Nie jesteśmy. Musimy opracować lepszy zasób słownictwa, dzięki któremu uda nam się dotrzeć do społecznych konserwatystów i pokazać, że ich dostrzegamy. Potrzebne nam jest liberalne słownictwo, które nie będzie neoliberalne. W wielu krajach Europy Wschodniej ludzie uznali, że w liberalizmie chodzi tylko o rynki. To błędne podejście. Nie można identyfikować liberalizmu jedynie z wolnym rynkiem. Liberalizm powinien uwzględniać społecznych konserwatystów oraz wszystkich innych. Dzięki temu nie będzie miejsca na strach, który mógłby stać się pożywką dla ruchów faszystowskich i antydemokratycznych. Donald Trump, this, uh, Donald Trump wymyślił hasło Make America Great Again. Uczyńmy Amerykę znowu wielką. Jarosław Kaczyński nie mówił o tym, aby Polskę uczynić znowu wielką, ale ludzie poczuli, że właśnie to miał na myśli. Czy może pan wymyślić dla nas taki zachęcający do walki slogan? Jak mógłby on brzmieć? To fight day slogan. Aha, uh, how would it sound? Oh, that's a Wielkość Polski to również wspaniali intelektualiści, historia sprzeciwu wobec faszyzmu w XX wieku i świetne uniwersytety. To jest polska historia. Nie znam się na sloganach, ale nie ma w Europie Wschodniej kraju, w którym pokładałbym większą nadzieję, niż w Polsce. Moja matka jest Polką, a Polska zawsze była dla mnie krajem, który się rozwija, wzrasta w siłę i rozlicza się z własną przeszłością. zarówno pozytywną jak i negatywną w niesamowity i modelowy sposób of, of a, of a um you know i had hoped you know poland seemed to me to be developing and growing and facing its own past uh both positive and negative in ways that 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 were remarkable that were a model um so uh so i think you know celebrating Podziwiałem Polskę, której już prawie się udało. Polacy w dużej mierze popierali Unię Europejską, a przecież wartości, które Unia wyznaje, to między innymi sprawiedliwość i równość. Właśnie na tym musimy się skupić i zastąpić strach równością i sprawiedliwością. W moim rozumieniu sprawiedliwość to wartość chrześcijańska and, and you know fairness to me is a christian value i found one passage in your books. jeden fragment tej książki mnie przestraszył pisze pan że faszyzm ułatwia życie yeah it simplifies things Faszyzm wszystko upraszcza. Jest wróg. Nie trzeba się martwić, kto dokładnie nim jest. Życie przestaje być skomplikowane. A tak naprawdę świat robi się coraz bardziej skomplikowany. Mamy ogromny brak równości, światowe elity, zmianę klimatu, a w przyszłości wzrost imigracji do bardziej umiarkowanych krajów. Faszyzm to wszystko upraszcza. Wystarczy bronić swoich granic, aby przetrwać jako naród. Faszyzm wprost wskazuje wrogów. Wszystko jest proste. Nie trzeba myśleć o tym, jak poradzić sobie z kryzysem klimatycznym. Nie trzeba myśleć o tym, jak radzić sobie z problematyczną przeszłością własnego kraju. Znalazłem jeszcze jeden fragment w pana książce, ale nie wiem, czy zawiera on wyzwanie, czy napawa mnie nadzieją. Pisze pan, że, cytuję, obywatelstwo demokratyczne wymaga od nas wszystkich dużego stopnia empatii, wnikliwości i uprzejmości. Są łatwiejsze sposoby na życie. Rozumiem, że w praktyce oznacza to, że jeśli chcemy, aby systemy demokratyczne przetrwały, musimy wziąć się do codziennej roboty. To wyzwanie i nieustanna walka. Tak, to ciągła walka. Pogląd, że można siedzieć bezczynnie, a demokracja przetrwa, jest absurdalny. Perykles w swojej mowie pogrzebowej powiedział, że jeśli człowiek nie ma czasu na politykę, to my nie powinniśmy mieć czasu dla niego. Bycie demokratycznym obywatelem oznacza czynny udział w polityce. Wszyscy powinniśmy uczestniczyć w życiu politycznym, a to oznacza, że musimy uwzględniać wszystkich obywateli. Nie możemy patrzeć na nich jak na zagrożenie, ale współobywateli. To, co Pan uh, mówi, przypomina mi słowa wypowiedziane przez Barack Obamy. To obywatele są najważniejszym elementem demokracji i jej najważniejszą instytucją. It is, yes. I mean, I, I think... To prawda. Mam wiele żalu do Obamy, bo nie zrobił porządku z oligarchami, ale w tym względzie miał rację. Jego filozofia polityczna często trafia w sedno. Musimy dostrzec w sobie nawzajem człowieczeństwo. Tylko w taki sposób uda nam się opanować strach przed imigrantami. Ideały liberalnej demokracji są oparte na strukturze wspólnego człowieczeństwa. Będzie to miało coraz większe znaczenie, bo oligarchowie będą starać się nastawiać ludzi przeciwko sobie, w miarę jak świat będzie się ocieplać. And that's become ever more important as oligarchs try to make us. Wygląda na to, że w Ameryce panuje zgoda, iż za trzy lata Trump znowu wystartuje w wyborach, więc demokracja znów będzie zagrożona. Wybory naprawdę mogą zostać skradzione, ale tym razem przez Republikanów. Jest pan optymistą, czy według pana kolejne wybory prezydenckie rzeczywiście mogą oznaczać koniec amerykańskiej demokracji? It, it, it could be really the end of American democracy. Next presidential elections. Um, I think it's very. Trudno powiedzieć. Uchwalono wiele ustaw, które umożliwiają pewne działania legislaturom stanowym, szczególnie w Georgii i Arizonie, a wkrótce podobne ustawy zostaną uchwalone również w Michigan, Pensylwanii i Wisconsin. W części tych stanów gubernatorami zostaną Republikanie. Czy to oznacza, że kolejne wybory prezydenckie już teraz są kradzione? Are being Zgadza się. Kilka dni temu redakcja New York Timesa stwierdziła, że 6 stycznia mamy teraz codziennie. W około 30 stanach uchwalane są ustawy zakazujące protestów. Zastanówmy się, dlaczego Republikanie chcą zdelegalizować protesty. Może dlatego, że planują ukraść wybory i się ich spodziewają. So the being... Trwają przygotowania w sposób bardzo przejrzysty. Mamy skrajnie prawicowy Sąd Najwyższy. Nie muszę chyba mówić Polakom, jak wygląda przejmowanie władzy nad sądami, bo ważny ofaszystowski rząd zrobił to z łatwością i bardzo szybko. Nasz Sąd Najwyższy też został przejęty przez skrajnie prawicowych konserwatystów, którzy będą popierać ustawy, zgodnie z którymi to legislatury stanowe będą wybierać elektorów, twierdząc, że przecież jest to legalne. Powinniśmy się chyba w Polsce modlić o dobry wynik wyborów w Ameryce, bo sytuacja u nas wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby Trump nie wygrał. Dzięki Trumpowi PiS jeszcze bardziej urósł w siłę i dostał nowe paliwo. A jeśli w Stanach znowu się to stanie, znajdziemy się w jeszcze gorszym położeniu. To wszystko jest ze sobą powiązane. It'll be worse for you. It'll be... Oczywiście, to jest ruch globalny i powinniśmy pamiętać, że jest on wspierany przez antydemokratycznych oligarchów, chociaż w Polsce jest to mniej oczywiste niż na Węgrzech, w Stanach czy Brazylii. Dla tych oligarchów demokracja jest zagrożeniem, a ruch wspierany jest przez takie kraje jak Rosja i Chiny, które chcą zdyskredytować demokrację i pokazać, że demokracja to tak naprawdę etnonacjonalizm. Czy zgodziłby się pan ze stwierdzeniem, że demokrację wciąż możemy stracić, że to od nas zależy, czy ona przetrwa? Oczywiście. Ta walka jest trudna, ale zawsze taka była. Polska z pewnością dobrze to wie, tak samo jak Stany Zjednoczone. Szczególnie czarnoskórzy Amerykanie wiedzą, że Donald Trump i takie wyzwania nie są niczym nowym. Czyli musimy stawiać opór, pokazywać determinację oraz, tak samo jak faszyści, gorliwość. And as fascists do passion. Musimy być gorliwi. Polska zdecydowanie gorliwie walczyła o demokrację. Mam nadzieję, że będziecie równie gorliwie walczyć z tą formą antydemokratycznej ideologii. Profesor Stanley, great. Panie profesorze Stanley to wielki zaszczyt i przyjemność z panem rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Było super. Thank you. Very super. Much, sir. Thank you. That was great.